Cześć, dzisiaj trochę inny film. Dzisiaj to ja potrzebuję Waszej pomocy, bo mam pewne przemyślenia, z którymi sobie chyba sam nie radzę. Nawet wskazanie mi źródeł, książek, filmów, jakichkolwiek artykułów w internecie, które o tym traktują, byłoby ok, a najlepiej takie z uzasadnieniem, albo wręcz z uzasadnieniem własnym. Zastanawiam się nad tym, ile kapitału powinniśmy mieć na jednej pozycji, bo jest wielu traderów, którzy grają grubo, czyli grają all in, rzucają na jedną pozycję wszystko, co mają. Jak się można domyślić, niezależnie od tego, ile by na tej pozycji nie mieli, niezależnie od tego, jak dobrą by mieli strategię, kiedy popełnią jeden błąd, stracą tę pozycję, tracą przez cały kapitał. Więc nawet jeżeli umieją podwajać kapitał, to jeżeli nawet potrafią mieć 10, 20, 30 pozycji trafnych pod rząd, to w końcu, gdy się pomylą, tracą wszystko. Więc na pewno nie jest to odpowiednia strategia. Ja z kolei gram, jak to niektórzy twierdzą, zachowawczo. Na jednej pozycji mam od 2,5 do 5% swojego kapitału. Dzięki temu zyski, które mam, są właściwie stałe. Od kilku lat zarabiam kilkanaście, kilkadziesiąt procent w skali roku nawet, więc jestem z tego dosyć dumny. Ale często zastanawiam się, właściwie często jest mi zarzucane, że gram zbyt zachowawczo, że mam za mało na jednej pozycji. Więc te rozmowy, te przytyki zmusiły mnie do tej refleksji, albo nakłoniły mnie do tej refleksji, którą mam właśnie dzisiaj. Zrobiłem sobie takiego Excela, w którym sobie analizuję przy różnych strategiach, jakim procentem kapitału robię sobie symulację, do czego by to doprowadziło. Excel działa tak, że zakładamy, że na początku mamy 1000 zł, tak jak widać w tym miejscu. I na przykład zakładam, że popełniamy 33% naszych zagrań, to są błędne, czyli mamy dwa zagrania, które nam plusują kapitał i jedno zagranie, trzecie jest takie, które minusuje. Później znowu dwa zagrania pozytywne, później negatywne. Czyli widzimy, że jeżeli gramy 20% kapitału, to po pierwszym zagraniu mamy 20% więcej, czyli 1200, później działa procent składany, więc już nam dochodzi więcej niż 200 zł, tylko 240, a później, gdy tracimy 20%, to spadamy na taką kwotę. I w ten sposób zrobiłem sobie symulację przy różnych procentach. Czyli tu mamy 10% rzucanych na jedną pozycję, czyli zarabiamy wolniej, ale tracimy też wolniej. Przy 75% widać już, że kapitał bardzo szybko tracimy. Bo to, co trzeba zapamiętać, to jeżeli na jednej pozycji stracimy 50%, to żeby to odrobić, musimy zarobić w kolejnym zagraniu 100%. Tak naprawdę, jeżeli tego nie. Najważniejsze jest, żeby najpierw zrozumieć to, że tak naprawdę tracąc, żeby odzyskać jakiś wolumen naszego kapitału, musimy ugrać więcej niż przed chwilą straciliśmy, znaczy więcej procentowo. W sensie to sama kwota, ale to procentowo będzie więcej, bo nam się portfel przed chwilą właśnie skurczył. Więc błędy kosztują więcej niż zyski, bo te błędy są później od tych większych sald portfela liczone. Tak? Więc to są różne symulacje, czyli później mamy symulację, że dwa razy jest zagrane dobrze, później trzy razy pod rząd jest błąd, 50% błędów i tak dalej. Robimy różne zagrania i tutaj są ich rozwiązania w tej części, czyli jeżeli będziemy popełniać 50% naszych zagrań to będą błędy, to zawsze będziemy tracić. To jest to, o czym przed chwilą powiedziałem, to widać tutaj. Tak? Czyli jeżeli zagramy na przykład 20% kapitału. Jeżeli raz zyskamy, to zyskujemy 20% z 1000, ale później tracimy 20% z 1200, więc spadamy na 960. Później to odrobimy i zarobimy znowu 20%, to już nie dojedziemy do 1200, ale później stracimy 20%, to znowu z tych 1152, a nie z 1000. Więc tak naprawdę sukcesywnie nasze saldo portfela będzie coraz niższe i przy 50% błędów ewidentnie tracimy, czyli musimy mieć przewagę rynkową, żeby zarabiać na rynku, musimy częściej mieć rację, niż tej racji nie mieć, ale generalnie widać, że im większą pozycją rozgrywamy, tym tracimy szybciej. Jeżeli popełniamy 33% błędów tylko, czyli mamy ten pierwszy scenariusz, ten tutaj, czyli mamy dwa zagrania dobre, później jedno zagranie jest złe, błędne, czy tracimy tą pozycję, no to generalnie, jeżeli rozmiar pozycji rośnie, to do pewnego momentu zarabiamy coraz więcej, to jest dosyć bardzo optymistyczny scenariusz, ale widać, że w pewnym momencie po przekroczeniu 30%, czyli widać to tutaj, już tracimy, grając tak naprawdę ten sam scenariusz, czyli te straty będą już znowu na tyle duże, że zadziała prawie ten sam scenariusz, że już wtedy ta pozycja stratna zabierze nam więcej portfela, będziemy w stanie odrobić. Przy scenariuszu, kiedy popełniamy dwa zagrania są dobre, ponieważ trzy są błędne, tracimy bardzo szybko w każdym scenariuszu, czyli generalnie, że w ogóle mieć przewagę rynkową, oczywiście musimy zarabiać, oczywista oczywistość. Przy 66% zagrań pozytywnych, ale to troszeczkę się różni od tego scenariusza, bo w tym scenariuszu
jest tak, że dwa razy gramy dobrze i później popełniamy błąd, a to jest tak, że trzy razy gramy dobrze i później dwa razy popełniamy błąd. Czyli to jest prawie to samo, tylko że chodzi o ilość zagrań obok siebie. To w tym scenariuszu widać zarabiamy dosyć mocno, a w tym scenariuszu szybciej zaczynamy tracić, bo już te dwa błędy pod rząd przy 30% na jednej pozycji powodują, że zaczynamy tracić, a nie zarabiać. Więc zrozumiałem, robiąc sobie tą symulację, że nie chodzi o to tak naprawdę, jak często statystycznie są te błędy, tylko ważne jest to, żeby błędy nie występowały po sobie. Jeżeli one występowały po sobie, będzie ich kilka, to jeżeli mamy jest załamanie rynku, załamanie trendu i wszystko, nie wiem, rosło do pewnego momentu, a nagle zaczyna nam spadać i podejmiemy kilka błędnych decyzji, to bardzo szybko ten kapitał będzie nam topniał, jeżeli będzie dużo na jednej pozycji. Jak policzyłem gdzieś tu na samym dole, jeżeli na jedną pozycję będziemy wrzucać 5% naszego kapitału, to dokładnie, sorry, to nie tutaj, to dokładnie po 13 błędach tracimy połowę kapitału. Czyli załóżmy, że mam 1000 zł, po 14 zagraniach, po 13 błędach pod rząd stratnych tracimy połowę kapitału. Jeżeli na jednej pozycji będzie, możemy sobie zrobić symulację, 10%, 0,01, sorry, nie tak, to połowę kapitału tracimy już po raz, dwa, trzy, cztery, po 5 zagraniach, czyli 5 błędów pod rząd. Niezależnie od tego, ile mamy kapitału, jeżeli popełnimy 5 błędów pod rząd, które spowodują, że tracimy dokładnie 10% kapitału na każdy z tych błędów, powoduje, że straciliśmy połowę kapitału. Czyli generalnie jak dla mnie 10% jest trochę za dużo, bo ja najczęściej w swojej historii popełniłem 6 błędów chyba pod rząd, co by spowodowało, że połowę kapitału stracił. Zresztą widać, tutaj najważniejszy dla mnie wiersz, to są moje zagrania. W tym miejscu widać, przy jakich procentach kapitału, a uważam, że szło mi całkiem nieźle, kiedy robiłem tą symulację, w jakich pozycjach kapitału zarobiłbym najwięcej. Faktycznie tutaj wyszło nam całkiem nieźle, bo przy 30% zarobiłbym najwięcej, ale grałem dosyć zachowawczo, bo gdzieś poruszałem się w tych zakresach. Czyli mój zysk praktyczny wyszedł mniejszy niż mógłby być. Trochę wideo może zakręcone, mam nadzieję, że jeszcze ktoś mnie słucha w tym miejscu, bo moje pytanie do Ciebie jest, ile Ty wrzucasz na jedną pozycję. Tutaj uproszczenia, które przyjąłem, przede wszystkim założyłem, że więcej tych zagrań jest pozytywnych niż negatywnych tak naprawdę, więc to też jest dosyć, powiedzmy, rzadkie u początkujących, szczególnie traderów. Drugie założenie jest takie, że na każdej stratnej pozycji tracisz dokładnie tyle samo, tracimy dokładnie tyle samo, ile zarabiamy na zyskownej pozycji. A to nie zawsze tak jest. Czasami jest tak, że traderzy przy zyskownej pozycji na poziomie, nie wiem, 10%, 15% już uważają, że jest wysoki zysk i zamykają transakcję. A z kolei, kiedy transakcja nie idzie w ich stronę, to ten stop loss jest często przesuwany i te straty są czasami większe niż te zyski. Czyli wtedy straty są, pozycje stratne są zamykane na 50%, straty 60%. A te pozycje dodatnie, te kiedy zarabiamy, już na 20%. Ponoć tak to on początkowo wygląda. Na szczęście mnie tego problemu nie ma. Mam tak, że wyznaczam take profit i stop loss na początku transakcji. I wchodzę tylko te transakcje, w których potencjał na zysk jest większy niż na stratę. Czyli take profit, odległość do take profitu jest większa niż do stop lossa. Tylko wtedy takie transakcje zawieram i generalnie raczej w 60% transakcji jestem in plus. Kolejne rozważenie, które mam tutaj, no to jeżeli wchodzę na pozycję, na której mogę, pozwalam sobie stracić 2% kapitału, to czy to znaczy, że na tej pozycji mam 2% kapitału? Jeżeli kupuję na przykład, mam załóżmy 10 tysięcy złotych w portfelu, kupuję akcje, które są po 100 zł, to jeżeli kupię dwie akcje, czyli za 200 zł, to zaangażuję 2% kapitału, ale wtedy bym ten kapitał stracił, gdyby te akcje, cena tych akcji zeszła zupełnie do zera. Więc jeżeli ja sobie ustawiam stop lossa na poziomie na przykład 90 zł za tą akcję, no to jestem w stanie stracić maksymalnie tylko 0,2 kapitału tak naprawdę, no bo jeżeli spadniemy o te 10%, to ja stracę tylko 20 zł z tej mojej pozycji. Tak więc generalnie dla mnie zagadnienie jest ciekawe, bardzo. Sobie siedzę taka niedziela przedświąteczna i sobie nad tym myślę i kminię. Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda u Was właśnie. Czy czytaliście coś w literaturze, bo mam wrażenie, że wielu moich kolegów gra grubo, jak to oni mówią, gra agresywnie. Często, kiedy mają skuteczne strategie, faktycznie zarabiają do momentu. Ten moment jest tak brutalny, że praktycznie zeruje im konta. Jest wielu traderów, nawet na polskiej scenie traderskiej, takich znanych, którzy naprawdę potrafią zarabiać ogromne ilości pieniędzy
i bardzo szybko potrafią to się tracić, co też znowu świadczy o tym, że to zarządzanie ryzykiem, zarządzanie pozycją gra drugoplanową rolę w stosunku do tego, żeby po prostu mieć takie spektakularne jakieś zagrania, spektakularne pozycje. Tak to ja widzę. Jak też uważam, jestem mega ciekaw. Jeżeli nie macie pomysłów na to, to proszę dajcie chociaż jakieś, albo widzieliście jakieś artykuły. Jeżeli macie ochotę coś skomentować, zapraszam. Bardzo by mi to pomogło. Być może z tych komentarzy powstanie kolejny film. Może czegoś się nauczę. Jeżeli czytaliście jakąś książkę na ten temat, widzieliście jakiś podcast, znaczy słyszeliście jakiś podcast, albo widzieliście jakiś film na ten temat, będę bardzo wdzięczny za linka, bo chętnie bym sobie to przejrzał, przeanalizował. Dziękuję, pozdrawiam.